Uszanowanie Państwo, od lat przyzwyczajani do obłudy polityków i fałszywej propagandy medialnej, na ogół lekceważymy różne drobne kłamstwa zamulające naszą rzeczywistość. W przypadku katastrofy smoleńskiej powinniśmy jednak być bardziej skrupulatni. Jeżeli nie chcemy, by naprawdę o tym nieszczęściu czekały następne pokolenia tyle lat, ile my czekaliśmy naprawdę o zbrodni Stalina. Zbrodnia katyńska to nie tylko 22 tysiące strzałów w tył głowy, to również bezprecedensowa zmowa milczenia całych państw i społeczeństw. Kłamliwe milczenie było częścią tamtej zbrodni. Tak więc analizując obecne oświadczenia władz i doniesienia mediów, miejmy odwagę domagać się wyjaśnień. Na przykład na takie proste pytanie. Kto, w jakim celu puścił informację, że polski samolot 3 razy podchodził do lądowania? Ktoś to pierwszy powiedział. Dlaczego świadomie mówił nieprawdę? Kto mu to polecił? Ile mu zapłacono za to pieniędzy? Skąd wiadomo, że pilot otrzymał bezpośrednie polecenie od prezydenta? No przecież wiadomo, że nic nie wiadomo w tej sprawie. Dlaczego od tygodni się taką plotkę rozpowszechnia? Kto daje w tej sprawie polecenia? Kto za to wam płaci? Dlaczego podawano inną niż w rzeczywistości godzinę katastrofy? Co się kryje w tych 15 minutach różnicy? Jaki przekręt? Ile czarnych skrzynek było w samolocie? 3, 4 czy 5? Czy to jakiś technik nie wie? Nie ma kogo zapytać, ile było czarnych skrzynek na wyposażeniu takiego samolotu, tylko trzeba podawać jakieś kłamliwe informacje. Dlaczego? Żeby ukryć którą z tych czarnych skrzynek? Kto i po co przez godzinę przed wypadkiem filmował mgłę nad lotniskiem? Taki filmik pokazano, gdzie właśnie mgła się snuje. I podobno stał gość przed tym wypadkiem i na lotnisku filmował mgłę. I teraz nam pokazują, żeby udowodnić właśnie swoją tezę. Czy rzeczywiście zdemontowano urządzenia nawigacyjne, które 3 dni wcześniej działały podczas lądowania premierów Putina i Tuska? To jest zaledwie kilka najprostszych pytań, które nie wynikają z żadnej spiskowej teorii, żadnych tendencji politycznych, tylko z tego, co podają telewizory i gazety. Jest pytanie, dlaczego telewizory i gazety łżą albo insynuują? Kto im podsuwa fałszywe tropy? Kto im każe pisać nieprawdę? Wątpliwości innego rodzaju zgłosił generał Petylicki w Rzeczpospolitej. Dotyczą zaniedbań polskich służb specjalnych, wojskowych w przygotowaniu i zabezpieczeniu wizyty naszej delegacji w Rosji. To już są sprawy oczywiście bardziej skomplikowane, ale chyba też możemy coś o nich wiedzieć. To są nasze władze, to jest nasze państwo, to jest nasza administracja. Dlaczego nas się nie informuje? Z biegiem dni trudnych pytań będzie przybywać, a szum informacyjny będzie już tak wielki, mieszanina fałszów, półprawd tak zagmatwana, że nikt już nie będzie wiedzieć, o co chodzi. I wtedy właśnie ogłoszona zostanie jedynie słuszna analiza wypadku, bez wątpienia wygodna dla tych, którym zależy na ukryciu faktów. A my, wyczerpani zamętem, przyjmiemy ją za dobrą monetę. Drugie kłamstwo katyńskie może się udać. Nie wolno nam do tego dopuścić. Nie wolno w imię pożądanego pojednania z Rosją udawać, że z ich strony wszystko jest w porządku. Nie powinniśmy też w imię zaufania do naszego rządu bezkrytycznie słuchać niejasnych wykrętów. 96 poległym na służbie Polakom należy się nasza dociekliwość, upór, konsekwencja i odwaga w ustalaniu wszystkich okoliczności narodowej tragedii.